Dziś odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Powiatu. Radni złożyli przysięgę, wybrano również nowego przewodniczącego Rady. Funkcję tę przez kolejne 4 lata pełnić będzie Stanisław Budzyński. Byłem pierwszy, który pełnił 2 kadencje, teraz będę pierwszy, który rozpoczyna. Nie wiadomo, czy dojedziemy wspólnie pod moim przewodnictwem. Wynik głosowania 12-9 mówi, że mogą być pewne trudności, ale zrobię wszystko, żeby ta Rada wypracowała jak najlepsze i jak największe możliwości dla pracy zarządu powiatu włocławskiego, dla pana starosty, wicestarosty, aby ta kadencja nie była gorsza niż ta poprzednia. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Zygmunt Wierzowiecki, którego kandydaturę zgłosiła Wspólnota Samorządowa, a poparło Polskie Stronnictwo Ludowe, oraz Jadwiga Fijałkowska, oboje z okręgu Lubień Kujawski-Chodecz. Funkcję starosty włocławskiego będzie pełnił Kazimierz Kaca, który stał na czele powiatu w minionej kadencji. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom. Po raz trzeci wygrywamy w powiecie włocławskim i to jest świadomy wybór mieszkańców. Ja chciałbym za to wszystko podziękować i chcę powiedzieć tyle, ile ja potrafię i skład, z którym się utożsamiam, zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy w powiecie mogli powiedzieć za 4 lata trafny wybór. Ja jestem pewien, że tak będzie. Skład zarządu przedstawia się następująco. No moja osoba jako starosta, wicestarosta, pan Andrzej Stasiak, pan Marek Jaskulski, który już był w zarządzie, pan Tomek Chymkowski i pani Magdalena Korpolak-Komorowska z gminy Włocławek. Wicestarostą został Andrzej Stasiak z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym bardzo dobrze reprezentować tu starostwo w terenie, że wszelkiego rodzaju spotkania z wyborcami, żeby po prostu poznać ich potrzeby. Bo myślę, że jeżeli będziemy bliżej ludzi, osoby, które są w zarządzie, wtedy będziemy mogli bardziej, powiedzmy, współpracować z całym powiatem, czy z burmistrzami, czy ze wszystkimi strukturami. W czasie, gdy włocławianie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego trwa gorąca dyskusja o to, kto będzie rządził naszym regionem. Wybory do Sejmiku Województwa wygrała Platforma Obywatelska, która jednak nie będzie rządzić samodzielnie. Dziś radni nowej kadencji spotkali się po raz pierwszy, ale po ich zaprzysiężeniu obrady zostały wstrzymane. Nadal więc nie wiadomo, kto znajdzie się w składzie nowego zarządu województwa. W mijającej kadencji Włocławek był reprezentowany przez jedną osobę, Sławomira Kopyścia. Czy tak nadal będzie? Jeden z dwóch radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sejmiku, Stanisław Pawlak, zwraca uwagę, że mógłby dobyć jedynie przedstawiciel koalicji PO-PSL. Biorąc pod uwagę to, że jest dużo nowych radnych, a ci, którzy byli nieprzyjaźni Włocławkowi, na przykład pan wicemarszałek Hartwich, nie będzie już miał wpływu na to, co będzie się działo w zarządzie, to myślę, że i swobodniejszy będzie w działaniu przedstawiciel Włocławka w zarządzie. Jeżeli jest taka sytuacja, jak ją nakreśliłem, to będę zabiegał o to, żeby Włocławek miał swojego reprezentanta. Opozycję w sejmiku poza SLD tworzy także Prawo i Sprawiedliwość. Radnym tej partii po raz kolejny został Wojciech Jaranowski. Przyznał, że chciałby, aby we władzach województwa znalazł się przedstawiciel naszego miasta, jednak wolałby, aby nie była to osoba z PO, dlatego wstrzymuje się z oficjalnym komentarzem. Kandydat na prezydenta Włocławka Marek Wojtkowski podczas wczorajszej konferencji przyznał, że cieszy się, iż dwóch radnych PO reprezentuje w sejmiku nasze miasto, jednak nie znalazł dziś dla nas czasu, aby odpowiedzieć na pytanie, czy będzie zabiegał o posadę członka zarządu dla przedstawiciela z Włocławka. Wczoraj już po raz drugi została odwołana Rada Regionu Platformy Obywatelskiej. Prawdopodobnie więc dopiero w przyszłym tygodniu dowiemy się, jakich kandydatów do zarządu przedstawi zwycięska koalicja. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy. Jesień życia może być piękna. Oni są najlepszym tego przykładem. Choć los ich nie oszczędzał i cierpią na wiele chorób, to uśmiech cały czas gości na ich twarzach. Dziś mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej obchodzili Dzień Seniora. W zasadzie obchody Dnia Seniora u nas w Polsce trwają od września do końca listopada.
więc zbliżamy się już do samego końca. Zaprosiliśmy różne kluby seniora z terenu miasta Włocławek. Będziemy gościć również mieszkańców Domu Pomocy na Skarpie, naszych uczestników ośrodka dziennego pobytu i naszych mieszkańców. Przyjedzie do nas też zespół Melodia i myślę, że będziemy wszyscy świetnie się bawić. Dziś wszyscy seniorzy byli bardzo szczęśliwi. Okazali się także bardzo kreatywni. Niektórzy z nich wystąpili bowiem w przygotowanych na tę okoliczność strojach. Jak bowiem twierdzą, takie imprezy są dla nich bardzo ważne i są im potrzebne. Pani widzi, ile tu osób przyszło takich i zapraszamy jeszcze gości. Mieszkańcy z przyjemnością przychodzą. No zawsze popatrzą sobie na coś nowego, jak nie mają okazji wyjść na zewnątrz. Jednym z głównych programów imprezy było wręczenie wyróżniającym się mieszkańcom DPS-u listów gratulacyjnych. Co warto podkreślić, na dzisiejszą uroczystość przybyło także bardzo wielu gości z innych klubów seniora we Włocławku. Jesteśmy zadowoleni, że właśnie my, seniorzy, możemy nawzajem odwiedzać się, składać sobie życzenia. No, różnie to może się potoczyć w życiu, że możemy się znaleźć też w takim miejscu właśnie jak PDTS, także tutaj nam będzie miło. W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej mieszkają obecnie 64 osoby. Mogą oni liczyć na całodobową pomoc w zakresie mieszkania, wyżywienia, a także na pełną opiekę. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy. Do drugiej tury wyborów pozostało coraz mniej czasu. W niedzielę zmierzą się obecny prezydent Andrzej Pałucki i Marek Wojtkowski. Na zaproszenie kandydata z Platformy Obywatelskiej wczoraj do Włocławka przyjechał marszałek województwa Piotr Całbecki. Spotkanie to było, jak zaznaczył sam kandydat na prezydenta, potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy między Sejmikiem Województwa a Radą Miasta Włocławek nowej kadencji. Marszałek udzielił także poparcia Markowi Wojtkowskiemu w niedzielnym głosowaniu. Ja bardzo cenię współpracę z panem Pałuckim. To nie jest tak, proszę państwa, że ja będę krytykował tutaj to, co wspólnie robiliśmy dotąd. Za to moim obowiązkiem i takim głosem sumienia jest to, żeby być uczciwym w stosunku do mojego kolegi, nie tyle partyjnego, politycznego, ale człowieka, którego znam naprawdę od dawna i wiem, że będzie dobrym prezydentem. Trzymam kciuki. Na spotkaniu obecni byli także radni Sejmiku Województwa nowej kadencji Jacek Kuźniewicz i Sławomir Kopyść. Wszyscy podkreślali, że tylko dalsza dobra współpraca, wzmocniona przez Marka Wojtkowskiego jako prezydenta Włocławka, może przynieść naszemu miastu tak długo ich zdaniem oczekiwany rozwój. Według przedstawicieli Platformy Obywatelskiej tylko wtedy uda się także pozyskać fundusze pozwalające na realizację ważnych dla Włocławka i jego mieszkańców inwestycji. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy. Już w najbliższą niedzielę włosowianie staną przed ponownym wyborem kandydata na prezydenta miasta. Pytanie, na kogo postawią? Na dotychczasowego włodarza Włocławka Andrzeja Pałuckiego czy na posła Marka Wojtkowskiego? Najważniejszą kwestią jest to, czy w ogóle mają zamiar iść na wybory. Czy w najbliższą niedzielę wybiera się pani na wybory prezydenckie? Tak. A który z kandydatów może liczyć na pani głos? Pałucki. Jak najbardziej. A który z kandydatów może liczyć na pani głos? Tego nie ujawnię. Wybieram się oczywiście. Który z kandydatów może liczyć na pani poparcie? No, ja już wiem, na kogo ja będę głosowała. Tego nie powiem. A może? Ja nie powiem. Tak, oczywiście. A który z kandydatów może liczyć na pani głos? No, mam swojego kandydata i nie wiem, nie będę teraz zdradzać, dlatego że wolałabym nie zdradzać tego. No, może chociaż pani uchyli rąbka tajemnicy, to już właściwie jest wybór pomiędzy dwoma, więc... No, tak, tak. No, faworytem jest pan poseł Wojtkowski. Pan powie, czy się wybiera pan na wybory prezydenckie? Wybieram się. Aha. A który z kandydatów może liczyć na pana głos? A, moja tajemnica i tego nie powiem państwu. Przykro mi. Oczywiście. Aha. A który z kandydatów może liczyć na pani poparcie? Tego nie mogę powiedzieć, to jest tajemnica, ale myślę, że odpowiedni kandydat będzie liczył na moje poparcie. Na wybory chodziłam i chodzę zawsze. Wybieram się. A który z kandydatów może liczyć na pani poparcie? Nie powiem, który, ale chcę spełnić swój obywatelski obowiązek. No ja na Pałuckiego. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że jest starszy, doświadczony i jednak dużo we Włocławku się zmieniło. Szczerze mówiąc? Nie. A dlaczego? Jakoś nie czuję się w obowiązku, żeby iść na wybory. Aha. Szczególnie jeśli chodzi o kandydatów. No to proszę wybaczyć, ale no,
nic z tego. Ubieram się, bo jestem obywatelem tego mieszkańca i nie dopuszczę, żeby obcy człowiek startował tu na prezydenta, który w ogóle nie zna problemów mieszkańców, nie mieszka. Ja się dziwię, skąd on się to znalazł. To jest drugi Tumiński, nie? W takim razie na kogo pan będzie głosował? Proszę panią, powiem szczerze uczciwie, na pana Pałockiego. Chyba nie. A dlaczego? Dlatego, że ani jeden, ani drugi mi nie odpowiada. Miejmy nadzieję, że tym razem system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej będzie działał poprawnie, a włocławianie bez względu na ich wybór pójdą do urn wyborczych. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy. Marek Wojtkowski musi przeprosić Andrzeja Pałckiego, który wygrał sprawę w trybie wyborczym. Chodziło o słowa kandydata PO na fotel prezydenta miasta, który powiedział, że obecny prezydent 10 milionów nadwyżki budżetowej przeznaczył na wybory. Sąd uznał, iż były to zarzuty bezpodstawne i nakazał Markowi Wojtkowskiemu sprostowanie nieprawdziwych informacji. Zakazać uczestnikowi Markowi Wojtkowskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, że wnioskodawca Andrzej Pałucki przeznaczył na kampanię wyborczą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej miasta Włocławka. Nakazać uczestnikowi Markowi Wojtkowskiemu sprostowanie informacji przez wydanie oświadczenia o następującej treści. Nie jest prawdą wygłoszone przeze mnie na antenie telewizji CW24 stwierdzenie, że na kampanię wyborczą Andrzeja Pałuckiego przeznaczono z budżetu miasta Włocławka kwotę 10 milionów złotych. Nakazać uczestnikowi Markowi Wojtkowskiemu przeproszenie wnioskodawcy Andrzeja Pałuckiego przez wydanie oświadczenia następującej treści. Przepraszam pana Andrzeja Pałuckiego, prezydenta miasta Włocławek, za to, że w trakcie trwającej kampanii wyborczej do organów samorządu terytorialnego rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje na temat finansowania kampanii wyborczej pana Andrzeja Pałuckiego ze środków pochodzących z budżetu miasta Włocławek. Marek Wojtkowski. Argumenty pełnomocnika Marka Wojtkowskiego nie przekonały sądu. Zdaniem sądu sprawa ta jest oczywistą sprawą wyborczą, która powinna być rozpoznana w trybie wyborczym. Nie tylko, że oświadczenie zostało złożone w czasie trwającej kampanii wyborczej, to jeszcze, chociaż to, jak słusznie wskazał pełnomocnik wnioskodawcy, ma znaczenie drugorzędne, zostało wygłoszone przez kandydata na ten sam urząd, na który kandyduje wnioskodawca, czyli w toku sporu wyborczego. Wyrok nie jest prawomocny. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy. Solaris Urbino Electric to niezwykle cichy, bezemisyjny autobus, który gwarantuje niższe koszty eksploatacji. Pierwsza wersja pojazdu została zaprojektowana i zbudowana w oparciu o konstrukcję niskowejściowego Solaris Alpino 89LE. Elektryczne Solarisy różnią się od swoich spalinowych odpowiedników wieloma elementami, począwszy od zmienionej stylistyki zewnętrznej i wewnętrznej, a skończywszy na szeregu innowacyjnych i przełomowych rozwiązań konstrukcyjnych. To właśnie one już wkrótce pojawią się na ulicach Włocławka. Mieliśmy już okazję, żeby we Włocławku podróżować autobusami hybrydowymi. Teraz już od jutra mieszkańcy będą mieli sposobność, żeby jeździć i przejechać się autobusem elektrycznym. Właśnie jutro we Włocławku rozpoczną się testy autobusu z takim właśnie napędem elektrycznym. Producentem tego autobusu jest firma Solaris. Bardzo ważna informacja jest taka, że ten autobus będzie obsługiwał linie miejskie, a pojawi się głównie na trasach 4 i 17. Dzięki możliwości dopasowania systemu ładowania autobusu do infrastruktury miejskiej, Urbino Electric odnajdzie się w każdej przestrzeni miejskiej. Zwinnie i bezszelestnie pokona wąskie uliczki zatłoczonych miast, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. Ogromną zaletą autobusów i hybrydowych, i elektrycznych jest to, że po pierwsze są bardzo przyjazne środowisku, są to autobusy ekologiczne. No i rzecz druga, ekonomia oczywiście. Te autobusy są bardzo tanie w eksploatacji. One doskonale sprawdzają się w cyklu miejskim. Im trudniejszy teren, im więcej wzniesień, zakrętów, tym uzyskują lepsze parametry, jeśli chodzi o oszczędność, w związku z tym są dużo tańsze w eksploatacji. Elektryczny Solaris swoją premierę świętował w 2011 roku na targach Busworld w belgijskim Kortrijk. Następnie przeszedł szereg testów w wielu europejskich miastach, podczas których znakomicie potwierdził swoją niezawodność. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy. Pierwszym miejscem, w którym dzieci rozpoczynają swoją przygodę z edukacją, nie jest wbrew pozorom szkoła. Już w przedszkolu poprzez różne formy zabawy zaczynają się uczyć.
Jak szybko zaczną to robić, zależy tylko i wyłącznie od ich rodziców, bowiem do przedszkola mogą chodzić już 3-latki. Wczoraj w przedszkolu publicznym nr 6 we Włocławku odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci z roku na rok coraz prędzej się rozwijają. Myślę, że takie przedszkole to naprawdę jest błogosławieństwo dla dzieci. I rodzice mają teraz właśnie moment taki spojrzenia z innego kąta na swoje własne dzieci. Patrząc w domu, postrzegają je inaczej i teraz w grupie rówieśniczej podczas takiego występu widzą, ile te dzieci naprawdę potrafią. W domu one przeważnie mówią, że nic się nie uczą, nic nie umieją, nie śpią na leżakach, nie chcą jeść, a no, zdjęcia pokazują zupełnie coś innego. Oczy się otwierają rodzicom, myślę, że wszyscy są bardzo zadowoleni, w szczególności dzieci. Jestem w ogóle z nich dumna, jak pięknie dzisiaj wystąpiły. Każde dziecko, które wczoraj zostało uroczyście pasowane na przedszkolaka, musiało złożyć ślubowanie. Ale to nie był dla maluszków żaden problem, bo jak twierdzą, bardzo lubią chodzić do przedszkola. Czy podoba ci się w przedszkolu? Tak. Bawisz się? Bawicie się? A co ci się najbardziej podoba, jak tu jesteś w tym przedszkolu? Motor. I co jeszcze? A lubisz leżakować i spać? A w zabawki jakie jeszcze ci się inne podobają? Lalki czy może samochody? Samochody. A tobie? Mama. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców i dziadków dzieci, którzy z wielkim wzruszeniem w oczach podziwiali swoje pociechy. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakończyło rozpoczętą w 2012 roku odbudowę dworu w Kłupce. W 1997 roku wrócił jakby do spadkobierców przedwojennych właścicieli, którzy w 2004 dwór sprzedali osobom prywatnym. Zawsze na hipotece był zapis, że dwór ma być odbudowywany. Nikt tego warunku nie spełni, dopiero my. Dzięki zaangażowaniu środków samorządu województwa krajobrazowi kulturowemu została przywrócona XIX-wieczna rezydencja o niezwykle bogatej historii. Pomoc Departamentu Kultury no, jest nieoceniona. To nie jest kwestia tylko samej odbudowy dworu, ale to jest to, że również zrealizowaliśmy 3 programy ministra kultury towarzyszące odbudowie. To jest konserwacja mebli, konserwacja muzealiów, zarządzenia dworu w Kłupce, zakup spuścizny Marii Wodzińskiej. Tu bez wkładu własnego, zabezpieczonego przez samorząd województwa, no trudno byśmy mieli dużą trudność z realizacją tych zadań, jeśli nie byłoby to niemożliwe. Dwór w Kłupce zostanie udostępniony wiosną przyszłego roku. Z kolei całość 7,5-hektarowego parku dworskiego jesienią 2015. Więcej w dzisiejszym wydaniu kolejnego programu z cyklu Grzanka z kulturą. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy. Kolejna inwestycja realizowana w gminie Włocławek z tak zwanego funduszu drzewkowego, czyli pieniędzy będących rekompensatą za straty spowodowane budową autostrady, została zrealizowana. Chodzi o nową sieć kanalizacyjną i wodną, której niemal kilometr został wybudowany na terenie gminy. Inwestycja pochłonęła ponad 900 tysięcy złotych. 600 tysięcy złotych pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 50 tysięcy to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. Jak zapewnia Magdalena Korpolak-Komorowska, w przyszłym roku realizowane będą kolejne inwestycje w ochronę środowiska. W roku 2015 będziemy kontynuować inwestycje rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modzerowo. Będziemy wykonywać jeszcze sieć wodociągową w miejscowości Ludwinowo oraz Kruszyn.